będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami. Pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzisiaj jest Niedziela Radości. Chcemy dzisiaj sobie powiedzieć o tym, jak się cieszyć z tego, że Matka Boża jest z nami, że Pan Jezus jest z nami, że Święty Józef jest z nami, że wszyscy możemy żyć razem z Panem Bogiem. No cześć! Dzisiaj jest trzecia niedziela Adwentu. Jako, że Boże Narodzenie jest tak bardzo blisko, to dzisiaj ksiądz ubiera się nie na fioletowo, tylko na różę, żeby tak było bardziej radośnie. Jeszcze nie na biało, czyli na Boże Narodzenie, ale już niedaleko, tak między fioletowym a białym jest różowy. Ciekawe, jakby to było, jakby tak wrzucić fioletowy ornat do wybielacza. To by się zrobił chyba różowy, nie? Ministranci, lepiej nie próbujcie tego robić za Chrystii. Ani w domu, ani w ogóle nie próbujcie tego robić. No właśnie, a co mówi dzisiejsza Ewangelia? W dzisiejszej Ewangelii mamy spotkanie z Janem Chrzcicielem. Przychodzą do niego faryzeusi i mówią: hej, proszę pana, kto pan jest w ogóle? Co pan tutaj robi? Jakby tak sprawdzają go. A Jan Chrzciciel mówi: jak chcecie wiedzieć, to ja nie jestem Mesjaszem. Bo nie myśleli, że może on jest Mesjaszem. To Jan mówi: a ja nie jestem Mesjaszem. No to kto ty jesteś? Jesteś może Eliasem? Nie, nie jestem Eliasem. A może jesteś prorokiem? Nie, nie jestem prorokiem. No to co ty wyrabiasz tutaj? Jakieś chrzcisz ludzi w ogóle, a nie jesteś ani prorokiem, ani Mesjaszem, ani Eliasem? A Jan Chrzciciel mówi: ja chcę wodą. Ale po mnie idzie ten, któremu ja nie jestem godzien nawet rozwiązać zamyków u sandałów. I on właśnie będzie tym, o którym wszyscy mówią, że będzie przychodzić. No właśnie, i to jest o Panu Jezusie, o Mesjaszu, który przychodzi nas zbawiać. Mesjasz, o którym będzie potem mówione, będzie chcił nas Duchem Świętym. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo wielka radość dla nas, że Mesjasz już jest niedaleko. Już jest pomiędzy nami, tylko musimy go spotkać. I już mówiliśmy o tym, że Mesjasza można spotkać w różnych miejscach. Można go spotkać codziennie, w Słowie Bożym, w sakramentach albo w drugim człowieku. I bardzo ważne, żeby umieć go zobaczyć. No, pozdrawiam was wszystkich. Cześć! Dzieckiem Bożym jestem ja, la 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 la, a w sercu Maryi jest miłość wszystkich mam, tam taram tam 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 taram tam tam. Cześć kochane dzieci! Widzicie, że jeszcze ta radość wczoraj to jeszcze dzisiaj mi się udziela, a w ogóle dzisiaj to super się składa, bo dzisiaj mamy, kochani, Niedzielę Radości! No więc niech ta moja radość przejdzie też do was, promieniuje, żebyście wszystkie się zaraziły, uśmiechnęły, pośpiewały sobie, pamiętacie tą pioseneczkę? Dzieckiem Bożym jestem ja, la 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 la. I wszyscy razem. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. No pięknie, dzieciaczki, super. No właśnie, dzisiaj mamy Niedzielę Radości. Jest taki specjalny dzień w Adwencie, który się nazywa Niedziela Radości. Pamiętacie, co mówiliśmy? Że Pan Bóg, nasz dobry tatuś, który nas bardzo mocno kocha, najbardziej na świecie pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi. Jak tatuś patrzy na swoje dziecko, jak ja patrzę na moją córeczkę i widzę, jak ona się uśmiecha, to jestem przeszczęśliwy. Mógłbym tak na nią patrzeć dzień i noc po prostu, jak ona się uśmiecha. Bardzo bym chciał, żeby ona zawsze się uśmiechała. No, troszkę.
troszeczkę marudzi czasami, ale bardzo się cieszę, kiedy ona się uśmiecha. I tak samo ma Pan Bóg. Wczoraj też mówiliśmy o tym, jak bardzo Maryja nas kocha. I ona jako mama również niesamowicie bardzo pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi. I ponieważ dzisiaj mamy niedzielę radości, to właśnie chcę Wam zdradzić taki sekret, że właśnie Maryja jest nazywana w Kościele, między innymi w tej litanii loretańskiej, o której Wam opowiadałem, co ją w maju też często odmawiamy, Maryja jest nazywana przyczyna naszej radości. Co to oznacza? Że ona przynosi nam radość. A jak to się wydarza? Jak to się dzieje? No po pierwsze dlatego, że Maryja nam przynosi Pana Jezusa. No na tym polega Adwent, że Maryja ma Jezusa w rękach i przynosi nam Go. Tak jak dała Go pasterzom, tak samo ona Go nam przynosi. Po drugie, Maryja uczy nas kochać Jezusa. A pamiętacie, co mówiliśmy? Że najważniejsze na świecie i źródło naszego największego szczęścia to jest kochać Pana Jezusa. I po trzecie, Maryja nas kocha, troszczy się o nas, sprawia, że się czujemy kochani, bezpieczni, a jak ktoś się czuje kochany, jak wie, że jest bezpieczny, że się nim ktoś bardzo dobrze opiekuje, to jest po prostu szczęśliwy. Więc Maryja jest przyczyną naszej radości. I dzisiaj w Ewangelii Maryja wyśpiewuje swoją radość, którą ma w sercu, Panu Bogu i zaprasza nas do tego, żebyśmy i my tą radość, którą mamy w sercu, nie zostawiali dla siebie, ale żebyśmy dziękowali Panu Bogu i wielbili, że Pan Bóg jest taki dobry, że tak bardzo nas kocha i okazywali Mu, jak jesteśmy szczęśliwi. I dlatego dzisiaj podziękujmy też razem z Maryją. No i właśnie o tym mam dla Was, kochane dzieci, rymowankę. Czas na Pana rymowankę. Chcę jak Maryja, wielbi dusza ma Pana, śpiewać mojemu Bogu od samego rana. Chcę jak Maryja, nieść Jezusa wszędzie, bo dzięki temu ten świat ocalony będzie. Chcę jak Maryja, dawać wiele miłości, bo wtedy będę dla wszystkich przyczyną radości. Będę promykiem słońca na niebie świata. I będzie ze mnie dumny mój Bóg, mój kochany tata. A więc kochani, bądźcie przyczyną radości i mam dzisiaj dla Was takie małe zadanko. Sprawdźcie dzisiaj jakąś małą radość swoim najbliższym. Każdemu z domowników sprawdźcie jedną jakąś małą radość. I zobaczcie, jakie to jest piękne. Może zechcecie tak robić codziennie. Pa, pa! Dzięki za wszystko i pamiętajcie, cieszcie się. Bye, bye, pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 15 dzień Adwentu i zarazem, jak możecie zaobserwować na naszym wieńcu, trzecia niedziela Adwentu. I to jest ta niedziela, która jest niedzielą radości. Z czego się cieszymy, ciociu? Cieszymy się, a pamiętajcie, na waszych wieńcach, które robiliśmy w pierwszy dzień, doklejacie trzeci żółty płomyczek. Oczywiście. Do której świecy? Różowej. Do różowej dzisiaj, do takiej różowej, o właśnie, trochę tak na różowo dzisiaj jesteśmy może. A cieszymy się, bo jest coraz bliżej już ten świąteczny czas, na który czekamy, coraz bliżej jest przyjścia Mesjasza. I dzisiaj, żebyśmy się tak ucieszyli i uradowali, wymyśliliśmy z ciocią takie pomysły na plastykę i na zabawy, które są radosne. I głośne. Radosne? Głośne? Nie wiem. A zawsze jak jest radość, to jest głośno, wszyscy się śmieją i krzyczą, i a, przepraszamy rodziców. Słuchajcie, pomysł pierwszy, który mamy, który zaraz ciocia Wam pokaże, jak to zrobić, jak się za to zabrać, to jest, nie wiem, czy domyślacie się, co to może być, ale wyobraźcie sobie, że to jest rakieta. I że ta rakieta naprawdę lata i lata szybko. Ja spróbuję to pokazać. Uwaga. Teraz poleciała dosyć wolno. Ja spróbuję wygląda. Ale teraz ciocia spróbuje. No nie, no jakaś tak wolno. Jeszcze raz. Ostatni raz, już więcej nie będziemy próbować. Poleciała. Słuchajcie, naprawdę jak nasze dzieci tymi rakietami rzucały, to trzeba uważać na głowę i na inne części ciała, dlatego uważajcie, ale nie są twarde, także raczej nikomu nie zrobię. Tak grzecznie tutaj przed kamerami. Dla Was. Kochani, potrzebujemy do tego cztery słomki.
Może znajdziecie gdzieś te takie stare słomki plastikowe, a jak nie, to takie już te nowe, papierowe, takie nowoczesne. Też mogą być. Słomeczki. I do słomeczków potrzebujemy, do słomeczek potrzebujemy dwa kawałki papieru. Jeden dłuższy, jeden tak troszeczkę krótszy niż połowa. Taśma klejąca i nożyczki i jest cała rakieta gotowa. Jak to robimy, moi drodzy? Przyklejamy kółko. Takie kółko sklejamy. Proszę tu potrzymać. Do tego potrzebujemy tylko kawałeczek taśmy klejącej. Ciach, odcinamy. Sklejamy i z tego mniejszego robimy takie samo kółko. Może pomarańczowe zrobimy, o, skoro mamy dwa kolory. Ono musi być dużo mniejsze, bo będzie trzymało tą końcóweczkę tej rakiety. Zaklejamy i teraz łączymy to. Zobaczcie, te cztery słomki po czterech stronach przeciwnych od wewnątrz przyklejamy znowu taśmą klejącą. Fajnie, jak rzeczywiście ktoś nam pomaga. Przyklejamy, uwaga, tu chcę pokazać tylko dokładnie, żeby do brzegu, żeby się ta słomka nie poruszyła, oklejamy słomeczkę i znowu do brzegu. Pamiętacie, podobnie robiliśmy przy tarczy Michała Archanioła. Tu jest ważne, żeby tak, bo wtedy mocniej się trzyma. Gdyby tu było powietrze, to podciągałoby do góry tą taśmę i ta słomka by nam spadała, a potem byśmy się dziwili, co takiego zrobiliśmy dziwnie. Po przeciwnej stronie przyklejamy drugą słomeczkę. Uwaga, ciach, ciach, nikt nie wychodzi nam, ale jak wyjdzie, to nie zaszkodzi. I znowu dokładnie dociskamy taśmę klejącą paluszkami. I teraz dwie pozostałe. I jeszcze dwie i będzie już połowa rakiety, albo nawet więcej zrobione. Takie przynajmniej są ciche te rakiety, prawda? W sensie, że nie wystrzeliwują tak jak na inne uroczystości. Niektórzy tam na przykład na Sylwestra mają takie głośne. Właśnie. My mamy ciche. No, my tutaj mamy takie cichutkie. I ostatnia, nawet bez ognia i bez dymu. Także jest fajnie. Uwaga. I jest przyklejone. Zobaczymy. A te po drugiej stronie zaklejamy, naklejamy, doklejamy do tego kółka na zewnątrz. Raz po przeciwnej, tak najłatwiej, żeby wtedy rzeczywiście wiedzieć, że jest środeczek. Dwa. Ważne, żeby naprawdę dobrze to tam docisnąć. To jest takie ważne przy tym, żeby nam się nie rozpadało nagle. I trzy. I ostatnia słomeczka. Zielona. Krótki wziąłem. Cztery. I gotowe. Teraz możemy spróbować raz jeszcze. W górę. Jest! I poleciało. Taka zabawa plastyczna, a teraz taka zabawa nie plastyczna, tylko zabawa bardziej ruchowa. Ten pomysł, to jest pomysł, który może znacie, ale taki trochę inny pomysł na bieganego, na gonito, jakkolwiek chcecie to nazwać. Ja teraz wymyślam oczywiście, gdzie przyczepiam te klamerki, ale wymyślę sobie właśnie jakieś trzy sympatyczne miejsca u cioci, do których można te klamerki przyczepić. O matko. Na przykład, tak? I tak samo mogę u siebie wymyślić trzy miejsca. Oczywiście my teraz nie będziemy wstawać i nie będziemy się gonić po domu, natomiast wy jak najbardziej możecie to do nagawki przyczepić, do kieszeni od spodni. Gdzie macie ochotę, tam to przyczepiacie. Oczywiście w takim miejscu, żeby też się nie wiadomo co nie stało. No i cała zabawa polega na tym, że wygrywa ta osoba, która pozbawi pozostałych klamerek. Czyli gonicie się i zdejmujecie klamerkę. Gonicie się, teraz ciocia mi zdejmie klamerkę. Aha, nie tak łatwo. No jeszcze raz. Bardzo szybko wujek biega. No, jestem tak zmęczona po prostu, że... Nie mogę go dogonić, naprawdę. Ta osoba, która pierwsza straci klamerki, no w jakimś sensie przegrywa, oczywiście się nie przejmujemy tym. A osoba, która zdobywa klamerki, zawsze może sobie je potem kolekcjonować i może mieć taki, wiecie, tak jak ludzie mają różne medale, ordery, to wy możecie mieć klamerki. I taka zabawa. Ruchowo radosna. Na niedzielę radości. Dobrej niedzieli radości. Do zobaczenia jutro. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.